Tak, więc witajcie jeszcze raz na drugim webinarze Business School Waver. Ja się nazywam Łukasz Knap i w Business School Waver jestem lektorem języka angielskiego. Jestem też metodykiem kursów online. Dlatego widzicie się ze mną w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że niedługo uda Wam się spotkać z naszymi innymi lektorami. Webinar będzie, tak jak słyszycie, przeprowadzony po polsku, przy czym ja jestem anglistą, więc będę raczej opierał się na swoich doświadczeniach z angielskiego. Uczę się też sam hiszpańskiego, więc mam sprawdzone wszystkie te rzeczy. I może już właściwie zaczynajmy. I zacznijmy od mnemotechniki. Hej Kasia. Zacznijmy od pierwszej mnemotechniki. Już na dzień dobry. To jest sposób, który ja wykorzystuję, żeby się ze swoimi uczniami, z których widzę czasami po raz pierwszy, więc staram się ich zapamiętać. Jeżeli to jest początek semestru, to mam ich bardzo, bardzo wielu. Bardzo Was proszę, żeby każdy z Was lub każda z Was, żebyście napisali mi nick zaczynający się na tą samą literę jak Wasze imię. Lepiej, gdyby Was w jakiś sposób opisywał i był trafny. Jeżeli nie, to może być trochę ironiczny, trochę nieprawdziwy. Najlepiej, jak macie kilka do wyboru, to coś albo bardzo trafnego, albo coś bardzo szokującego, tak żebym na pewno zapamiętał. Do dzieła. Swoje imię i przymiotnik. Na przykład ja będę, kiedy spotykam się ze swoimi uczniami na lekcji angielskiego, wszyscy od razu mówią, że jestem Lucky Luke. Amazing Agnieszka, perfect. Jestem Lucky Luke'em. Ja mówię, że jestem Lazy Luke'em. Czasami, choć nie zawsze. Agnieszka ambitna, super. Dorodna. Genialnie. Aha. Mogę sobie powiedzieć po polsku, że jestem Łobuzelskim Łukaszem. Mądra Martyna, super. Więc to od Was zależy, co sobie chcecie dodać. Proszę bardzo. Daję Wam chwilę, żeby każdy z Was miał okazję coś tam do siebie przypiąć, jakiś fajny przymiotnik. Dużo osób na A. Cascade, of course. Daję Wam jeszcze, widzę, że parę osób jeszcze pisze, więc spokojnie, śmiało. Genialnie. Super. Jakby ktoś w dowolnym momencie szkolenia czuł wielką potrzebę wrzucenia swojego kolejnego już przymiotnika, to zapraszam. Okay? Więc jest to pierwszy sposób na zapamiętywanie rzeczy. Ja sobie skorzystam z tej mnemotechniki do zapamiętywania imion swoich uczniów, bo dzięki przymiotnikom pamiętam ich lepiej. Czasami to są przymiotniki, czasami, które mnie zaciekawiają. Moi uczniowie korzystają w drugą stronę z tej techniki. Dzięki temu, że przypinają sobie przymiotniki do imion, zapamiętują lepiej przymiotniki. Niektóre z nich powtarzają, niektóre z nich są nowe i tak dalej. No i właściwie przechodzimy już do najważniejszego pytania, od którego powinniśmy zacząć, czyli czym są mnemotechniki. Zanim sobie na nie odpowiemy, powiem Wam, że mnemotechniki są to metody zapamiętywania, więc zanim ja Wam powiem o różnych metodach, które ja znam, być może Wy też, to chciałbym wiedzieć, co robicie właściwie, kiedy próbujecie pamiętać. Jeżeli jesteście tutaj, aby pomóc swoim dzieciom w zapamiętywaniu albo swoim uczniom, to powiedzcie mi, co robią Wasi uczniowie, co robią Wasze dzieci, jeżeli potrzebujecie się czegoś nauczyć. Mogą to być słówka, mogą to być jakieś reguły, daty, cokolwiek, kiedykolwiek mieliście do zapamiętania, jak to robiliście. Może jakieś fragmenty, całe tekstu, cokolwiek.
Jak się za to zabierać? I nie pytam tutaj o rzeczy, które powinniście robić, ale niekoniecznie robicie, tylko faktycznie jak rymowane wierszyki, mapy myśli są super. Martyna, genialnie, mapy myśli, ja jestem wielkim fanem. Jak wiecie, bo pierwszy webinar był o mapach myśli i już jest dostępny online na naszym kanale. W głowie przecież słuchawę. Ktoś powiedział Quizlet, który ja uwielbiam. Quizlet jest super. Historyjki Dagmara, genialnie. Paulino, mówiliśmy tutaj o fiszkach, wymyślaniu śmiesznych powiedzonych. Genialnie, będziemy o tym mówili. Kasia, podrzucamy tu różne fajne rzeczy związane z technologią. Paulina mówi o rymowankach. Genialnie. Super. Czekam jeszcze, parę osób pisze, więc dajmy im czas. Bardzo mi się podobają Wasze odpowiedzi. Ja to pytanie zadaję od jakiegoś czasu swoim uczniom. Od czasu, ja tak naprawdę, jeżeli ustawiam się pisanie, super. Ja tak naprawdę interesuję się mnemotechnikami od bardzo, bardzo dawna, ponieważ moja mama, która jest również nauczycielką języka polskiego, uczy. Kiedyś mi, jak byłem podrzuciła różne książki odnośnie nauki i zapamiętywania. Wiele z nich właśnie było, fajne rzeczy się tam dzieją. Więc wiele tych książek dotyczyło zapamiętywania i nauki i wiele z nich dotyczyło mnemotechnik. Więc to był pierwszy raz, kiedy ja się dowiedziałam o mnemotechnikach i z powodzeniem z nich korzystałem i wciąż korzystam. A od jakiegoś czasu mnemotechniki stały się modne na wielu konferencjach dla nauczycieli. W tej chwili one gdzieś tam się przewijają i dlatego ja tak naprawdę w tej chwili robię webinar o tym, ponieważ one znowu stały się modne i popularne. Parę pomysłów jest zaczerpniętych z takiej książeczki, którą ja dostałem na konferencji dla nauczycieli i robili ją Karolina Kotorowicz-Jasińska i Grzegorz Śpiewak. Mam też parę innych rzeczy, ale to moi znajomi nauczyciele, piszcie do mnie, będę wam polecał. A tymczasem zerknę, co tu się dzieje o biciu dzieci, coś mi opowiadacie. Tymczasem biegniemy dalej. Więc to są, ja swoich uczniów spytałem, jak zapamiętujecie rzeczy? Oni mi często mówią, szczególnie nastolatki, które mają wiele rzeczy do zapamiętania, że podkreślają rzeczy markerem albo no, powtarzać super, albo właśnie powtarzają, czytają do skutku jakiś dany fragment. I to jest fantastyczne, bo faktycznie trzeba powtarzać, jak się uczy. Tylko właśnie, jak się uczymy. Kiedy robiliśmy live'a reklamującego ten webinar, Natalia zadałem pytanie, czy nie wydaje się, że mnemotechniki, czy jakieś techniki kreatywne na dodatkowy sposób zapamiętywanie, czy to nie jest jakoś więcej pracy? No i moja odpowiedź zawsze brzmi nie, bo owszem, trzeba powtarzać, ale też trzeba powtarzać jak najmądrzej i jak najsprytniej i jak najbardziej kreatywnie. I tak samo nauczyć się trzeba. Wykonać dobrą robotę, żeby się nauczyć, kiedy my po to, żeby to zostało w głowie, żeby nie trzeba było robić tego 1000 razy. Opowiem wam troszeczkę o tych rzeczach, które działają najlepiej, czyli wszelkiego rodzaju skojarzenia. Łączymy sobie, personalizujemy sobie te rzeczy, łączymy sobie jakoś z tym, co już znamy. I teraz właściwie to, przeskoczmy sobie już do dnia. Potrzebuję zgromadzić. Ktoś jeszcze coś mi pisze, potrzebuję zgromadzić zestaw słówek. Powiedzmy, zniknąłem na chwilę, ale mam nadzieję, że już mnie znowu widzicie. Proszę o potwierdzenie, ponieważ mi coś mówi. Tak, dobra, super. Więc słuchajcie, to bierzmy się od razu na samą robotę. Skojarzenia. Więc bardzo Was proszę, wrzućcie mi tutaj, działajmy na żywym materiale, więc wrzućcie mi tutaj kilkanaście słówek, na których sobie przećwiczymy. Mogą być w języku polskim. Tak, Ola, dokładnie rozpoznałaś skojarzenie, więc ja wybrałem bardzo fajne skojarzenie dla siebie. Więc bardzo Was proszę, wrzućcie mi jakieś słówka. Najfajniej, gdyby były w jakichś obcych językach, niekoniecznie po angielsku. Jak ktoś ma coś po hiszpańsku, to byłoby super, bo chciałbym się nauczyć jakiś nowy słówek. Czekam na wasze.
Cloudless, super. Dzięki Dagmara, to na pewno bardzo łatwe będzie. Dobra. Czekam na więcej. Słuchajcie, niekoniecznie związane z tymi moimi obrazkami. Dowolne słówka, których się ostatnio nauczyliście lub których uczyliście ostatnio. Na dowolnej lekcji, czy jakieś wasze ulubione, trudne polskie słówka, które znacie i których lubicie używać. Agnieszka, co Ola? Dobra. Jeszcze, słuchajcie, dawajcie, naprawdę. Wasze ulubione słówka po polsku trudne, wasze ulubione angielskie słówka, rzeczy, których się ostatnio uczyliście. Może jakieś słówka, które jesteście pewni, że ja nie znam, a powinienem znać. Nie wiem, co to jest Dagmara. Pierwszy słyszę. Więc faktycznie nauczę się nowego słówka. Dobra. Ok, mam już parę pomysłów, więc możemy zaczynać. Słuchajcie, jak działa zabawa z zapamiętywanie skojarzeniami? Zapamiętywanie skojarzeniami odbywa się przede wszystkim na dźwiękach, a nie na zapisie. Przynajmniej na tych niższych poziomach nauki, albo przy takich najbardziej, przy pierwszym kontakcie ze słowem. Okay? Więc na przykład Ola mi tutaj podpowiedziała chuletas, czyli kotlety, jak twierdzi. Więc teraz ja zechcę sobie zapamiętać to słówko. Ono brzmi trochę jak czule, na przykład czule się z kimś ściskać, więc mogę sobie wyobrazić jakieś kotlety, które się czule ściskają. A jeszcze lepiej, jeżeli sobie to jakoś spersonalizuję, więc ja się czule ściskam z kotletami. I to jest też przy okazji trochę śmieszny obraz, więc Martyna, czekam na twój pomysł. Więc ja sobie to zapamiętam. I teraz wykonałem troszkę większą pracę niż po prostu powtórzyć sobie czuleta z kotlety. Coś, co moi uczniowie podpowiadają mi, że zazwyczaj robią. I niby wykonałem troszkę więcej pracy, bo musiałem sobie troszeczkę zwizualizować przede wszystkim. Teraz fajnym pomysłem jest, żeby robić mind mapę. Jeżeli ktoś ma kartkę pod ręką, łapcie długopis, kartkę, robi mind mapę. Więc jeżeli chcemy skorzystać ze skojarzeń, przede wszystkim to sobie wizualizujemy. Potem jakoś personalizujemy, odnosimy do siebie. Działamy na dźwiękach, jeżeli się uczymy słówek, o ile nie chcemy się skupić konkretnie na ortografii, na literowaniu, mustache, to działamy na dźwięk. Niech to będą śmieszne obrazy, niech to będą straszne obrazy, niech to będą niedorzeczne obrazy. Pamiętajcie, że nasz mózg omija rzeczy, które są powtarzalne, które są nudne, które już zna. Stara się zawsze poszukać czegoś nowego. I to nowe rzeczy będzie zapamiętywać. Więc żadnej nudy, tylko staram się zawsze sobie wyobrazić coś ciekawego, nowego. Jeżeli jest godzina 9, więc chyba mogę spokojnie powiedzieć, że zapamiętujemy rzeczy w jakiś sposób związane z seksem, z miłością, z takimi sferami. Też rzeczy straszne, rzeczy śmieszne, więc nikt nam w głowie nie siedzi, nikt nie wie, jak sobie zapamiętaliśmy. Więc możemy sobie w tej swojej głowie wyobrażać, co tylko chcemy. Ważne, żebyśmy zapamiętali słówko. I teraz niektórzy z Was mogą się zacząć zastanawiać, czy to nie jest trochę dziecinne i czy to nie jest trochę infantylne. Bo wiadomo, że że jeżeli jesteśmy dzieciakami, albo jeżeli mamy dzieci, albo jeżeli uczymy dzieci, to dzieci wiemy, że dzieci będą tak pracować. I takie dziecko, jeżeli musi sobie zamieniać słówko, Ewa podpowiada mustache, to sobie chce wyobrazić, to są wąsy, prawda? Więc chcę sobie to zapamiętać. Z dźwiękiem mogę sobie zapamiętać na przykład wujka Stasia, który ma wielkie, wielkie wąsy, więc sobie go wyobrażam. Mustasz, więc tego Stasia.
wujka zapamiętuje i w ten sposób zapamiętam te wąsy. Połączyłem sobie to jakoś, sombrero, dzięki. Połączyłem sobie to jakoś. Teraz bardzo Was proszę o podpowiedzi. Tak, Mara na przykład podrzuciła nam tam argument, nie wiem, zaraz sobie przejadę. Tak, Maro, jeszcze raz Cię prosimy. Ad hominem, tak, dobrze to widziałem. Argumentum ad hominem, dzięki Dagmara. I jakbyśmy to, czekam na Wasze pomysły, jakbyście to postarali się sobie zapamiętać. Pamiętajcie, że działacie z dźwiękiem. Co byście sobie wyobrazili? Podrzućcie mi jakiś śmieszny, fajny pomysł. Dzieci nie mają z tym żadnego problemu. Wymyślają fantastyczne, śmieszne rzeczy od razu, automatycznie. My dorośli nie do końca. Czasami boimy się, że to jest trochę infantylne i dziecinne. Podrzućcie mi jakieś pomysły tutaj, a za chwilę Wam udowodnię, że to nie jest do końca tak, jak możecie myśleć. Mam nadzieję, że nie, ale uprzedzam kontrargument. Jakbyście to zapamiętali? Dagmara, co to znaczy, jeszcze nam powiedz. Bo musimy sobie połączyć dźwięk ze znaczeniem. Niekoniecznie Dagmara. Jeżeli ktoś jest w stanie uprzedzić Dagmarę, to zapraszamy. Czasem ja sobie jeszcze zerknę, co tam się przewinęło wcześniej. Coś po japońsku. Holidays chilling. Chilling na przykład, czyli sobie relaksowanie się też. Mogę sobie wyobrazić papryczkę chili, która sobie na tym moim leżaczku tutaj. Zaznaczę go Wam, na tym leżaczku sobie leży i relaksuje się papryczka chili. I mam zapamiętane to słówko z dźwiękiem. Błąd argumentowania, odniesienie się do człowieka zamiast do jego tezy. Ja sobie mogę zapamiętać to. Ad hominem brzmi coś jak w stylu kominem. Troszeczkę działamy na dźwiękach. Kominem, więc na przykład zamiast odnieść się do argumentu, na przykład kłócę się z kominem. I zamiast się z nim kłócić, no właśnie, nad kominem, super, genialnie. Zamiast argumentować z tym kominem, który coś tam sobie ma jakieś inne zdanie niż ja, to ja zaczynam go obrażać. Prawda? I nad tym kominem się pastwię. I mówię mu różne przykre rzeczy, jakim to jest niemądrym kominem, prawda? I mam zapamiętane. Pracujemy z dźwiękiem, tworzymy skojarzenia. Najprostsza mnemotechnika. Teraz zechcę Wam przeskoczyć do filmiku, więc jeżeli komuś coś nie działało, to krzyczeć, ale nie przejmować się za bardzo, bo w razie czego będę linki wrzucał. Możecie sobie też na YouTubie to gdzieś tam znaleźć. To jest reklama, którą na pewno znacie. Dajcie mi znać, czy ją widzicie. Jeśli wpienia cię mały głód, złap danio. Dobra, trochę zrobiłem taką reklamę, ale mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Chciałem Wam pokazać, że gdyby ktoś się obawiał, że to są takie trochę dziecinne rzeczy, to pragnę Wam przypomnieć, że istnieje cały przemysł reklamowy, którego głównym zadaniem jest zmuszenie nas do zapamiętania treści. I teraz wyobraźcie sobie dowolne reklamy, jakie tylko chcecie. Tu Wam pokazałem jedną, którą akurat ja pamiętam zawsze, bo mnie ona zawsze śmieszy, ten mały potworek, Głodek. Słuchajcie, na tych reklamach zawsze rzeczy chodzą, ruszają się, biegają, pojawia się jakaś historia, pojawia się jakiś tam ruch, jakieś ożywienie tego, co się dzieje. Czyli mamy zwykłe, niby zwykłe jakieś przedmioty, a dodawany jest do nich ruch, dodawana jest jakaś historia. Czyli stworzenie historii, dodanie ruchu, elementów humoru. Tutaj też była ta pani, która była nie do końca ubrana w tej swojej wannie, więc w ogóle już super. Więc cały przemysł reklamowy polega tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy my zapamiętali konkretne rzeczy, zrobili konkretne połączenia w naszym mózgu się utworzyły. I tak to właśnie działa. Teraz przejdźmy sobie do kolejnego ćwiczenia. I kolejne ćwiczenie polega na tym, że ja znowu będę prosił Was o podrzucenie jakichś słówek. Mogą być polskie, mogą być angielskie. Przecież ma jakieś polskie, żeby dla wszystkich były dostępne. Nie wszyscy
posługujemy się językami, więc na wysokich poziomach, więc wrzućmy jakieś polskie słówka. Poproszę około 15. Tak, Mara, od razu szybciutko nam powiedz, co to słówko znaczy. Ola, szybciutko powiedz nam, co to słówko znaczy. Natalia, tak, było trochę lokowania produktu, ale chciałem wam pokazać, trochę specjalnie to zrobiłem, bo chciałem wam pokazać, że ludzie, którzy zarabiają na tym mega duże pieniądze, odkładanie na jutro. Natalia, to słówko moje, aha. Te gringolada, boom, dobra. No i teraz widzicie, dodajemy sobie jakieś elementy ruchu, jakieś elementy niedorzeczności. Bardzo proszę o wasze pomysły. Jak byście połączyli te słówka? Możecie mi połączyć się w tak zwany łańcuch lub możecie połączyć w historię. Możecie od razu mi tutaj nakręcić, wziąć te nieożywione rzeczy, dodać do nich skojarzenia i zrobić mi tutaj taki filmik cały w głowie. Albo możecie stworzyć łańcuch, brać tylko pojedyncze słówka, tak jak, nie wiem, dwa pierwsze z brzegu, połączyć je jakoś ze sobą, potem kolejne połączyć z poprzednim. Zamiast lokować produkt, super Dagmara. Dobra. OK, dam wam jeszcze chwilę, jeżeli ktoś coś chce dorzucić. Jeżeli nie, to biegniemy dalej. Dobra. Kolejny filmik, który chcę wam pokazać, będzie po angielsku. Będzie po angielsku, dlatego że tak ja poznałem tą technikę właśnie, tą technikę tworzenia skojarzeń. I chcę wam pokazać, że to jest technika, która jest super popularna. Jest używana do zapamiętywania na przykład prezydentów. To memorize the presidents of the United States faster than you ever thought possible, you need to... Dobrze, ja teraz tego pana przyciszę troszeczkę i on będzie tam nam w tle mrugał różnymi rzeczami. Ja chcę mówić, chcę, żeby on tam sobie gadał w tle, w sensie, żeby ekran sobie w tle się przewijał, a ja będę do was mówił. To, co w tej chwili się dzieje na tym wideo, to kojarzone są właśnie, tak jak my nauczyliśmy się to robić, kojarzone są właśnie dźwięki, brzmienie słów ze znaczeniami. Tutaj zapamiętywani są prezydenta. Więc do każdego prezydenta jest jakieś słówko, które brzmi podobnie. Ja go wyciszę w ogóle, żeby on mnie nie rozpraszał. Podrzucę wam dalej następne wyświetlenie. I widzicie, że wciąż jesteście w stanie go wyciszyć, bo nie wiem, jak to od waszej strony wygląda. Czy macie jakiś suwaczek do wyciszenia, czy nie? Ja go wyłączyłem od siebie, więc... Dobra, to proszę o wyciszenie tego pana w tle, bo ja chcę, żeby on sobie tam mrugał, ale chcę mówić. W prawym dolnym rogu. Dziękuję bardzo, Agnieszka. Filmiku można przyciszyć. Let's imagine the atom bomb didn't mean to land on the washing machine and now it's feeling a bit concerned about the health and well-being of the... Więc, okej. Więc to, co się tutaj dzieje, to do każdego nazwiska doczepiany jest dźwięk czegoś innego i następnie jest to łączone. Po to, żeby ja w jakiś sposób nazwisko, które samo w sobie może nic nie znaczyć, może znaczyć, a może nie, prawda? Nazwisko w stylu, nie wiem, Kowal, może sobie wyobrazić, ponieważ może wyobrazić Kowala. Moje nazwisko nie do końca, ja się nazywam Knap i nie do końca łatwo sobie szybciutko stworzyć automatyczne skojarzenie. Więc trzeba sobie podkombinować. Ja na przykład swoje nazwisko proszę, jak mam uczniów, których uczę i chcę, żeby zapamiętali moje nazwisko, to mówię im, że ono jest zapisywane tak, K-N-A-P, a jak wiemy dźwięki K-N, tak jak knee, no, knife, i tak dalej, nie są w języku angielskim, to K nie jest wymawiane, więc moje nazwisko będzie w istocie dla Anglików, K będzie niewidzialne i zrobi się słówko nap, czyli drzemka. I bardzo ich wtedy proszę, żeby nie zasypiali, nie ucinali sobie drzemki w czasie moich
zajęć, mimo że moje nazwisko wymówione przez native speakera brzmi jak drzemka. Więc mam na swoje nazwisko też mnemotechnikę. Dobra. I teraz temu panu dajemy już spokój i temu filmikowi. I Kasia wspomniała o Pałacu Pamięci, więc sobie skoczymy teraz do Pałacu Pamięci. Co to jest Pałac Pamięci? Pałac Pamięci to jest kolejna mnemotechnika. Polega ona na tym, że przyczepiamy sobie rzeczy do miejsc. Więc najpierw musimy wybrać miejsce. Musi to być miejsce, które bardzo dobrze znamy. Pytanie do was. Jakie miejsca znacie bardzo, bardzo dobrze? Super, ambitnie od razu całym miastem lecimy. Może jakąś dzielnicę? Dagmara, genialnie. Super. Ja jeszcze całe mieszkam na Wawrze, nie wystarczająco długo, żeby znać cały, ale znam wystarczająco dobrze, żeby zastosować sobie do tej techniki. Wypłask Karszewski, genialnie. Super, Ola. Aha. Miejsce pracy to jest świetny pomysł. Cały Kraków od razu za jednym zamachem, genialnie, Paulina. I Wawer cały też. Czemu nie? Wawer jest świetny. Ostatnio troszkę go nam przemeblowali, więc jeżeli... łóżko, super. Więc jeżeli dawno nie byliście, to możecie mieć problemy, jak zechcecie skorzystać z tej techniki. Dobra, o co chodzi z pałacami pamięci? Wybieramy miejsce, które dobrze znamy. Od was zależy, jak duże jest to miejsce. Jeżeli potrzebujecie tylko kilku słówek, wystarczy wam wasz pokój, może być wasz dom, może być wasza sala, może być cała szkoła, może być cała dzielnica, może być wasz ogród, może być całe miasto nawet, może być wasza droga ze szkoły do domu i z domu do szkoły. Polega to na tym, że historia w ogóle, metoda jest w ogóle antyczna i była wykorzystywana przez antycznych mówców i filozofów do zapamiętywania przemówień. Oni potrzebowali mieć całe to przemówienie jakoś tam zapamiętane. Nie mogli za bardzo korzystać z technologii tak jak my, bo była trochę na innym wtedy poziomie. I to, co robili, to po prostu wyobrażali sobie jakieś miejsce, tak zwany pałac pamięci, i w tym miejscu konkretne wizualizowali sobie tą metodą skojarzeń, którą już znamy, więc wykorzystywali sobie tą metodę skojarzeń, żeby wizualizować sobie jakieś słowa klucze lub całe fragmenty tego przemówienia, takie jakieś małe kawałki. I następnie wyobrażali sobie, że podróżują po tym pokoju, po tym domu, po tym Wawrze i układają te rzeczy gdzieś albo spotykają je. Więc na przykład ja przygotowując sobie ten webinar, zrobiłem sobie notatki. Oczywiście jest, mind mapa jest. Ale w razie czego, gdyby coś tam się wydarzyło, gdybym zgubił swój zeszyt, to zapamiętałem sobie też, że wchodzę do szkoły, do naszej szkoły, do Dysku Wawer i wchodzę sobie tam, na początku mamy takie schodki, więc sobie wchodzę po tych schodkach i spotykam swoją pierwszą rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli spotykam was i jestem... Mam dla was jakieś pytanie, więc widzę nad swoją głową znak zapytania, widzę was tutaj pousadzanych na schodkach i mijam was i zadaję wam to swoje pytanie, które brzmi, jak zapamiętujecie. Więc i kolejne etapy tego webinaru mam zapamiętane w ten sposób, że przechodzę od sali do sali, aż docieram do swojej sali, w której najczęściej uczę. Sobie siadam wygodnie przy biurku. I teraz... Można wykorzystać do nauczenia się przemówienia, tak jak robili to antyczni, albo można wykorzystać to do nauczenia się słówek. Znamy już metodę skojarzeń. Fajna metoda, którą ja uwielbiam, to po prostu wracając ze szkoły, kiedy mamy te słówka wciąż jeszcze świeżutko w głowie, bo wciąż siedzą w naszej krótkotrwałej pamięci, wracamy sobie do domu, czy to piechotą, czy jakimś autobusem, czy samochodem i sobie je tam po drodze zostawiamy. Prawda? Więc ja wracając do domu przy sklepie z winami, który jest tam na zakręcie, niedaleko szkoły, polecam bardzo fajne miejsce,
Więc tam sobie zostawiam pierwsze słówko, którego bym się nauczył. Potem sobie skręcam, jadę, mijam jakiś tam sklep i tam sobie zostawiam kolejną rzecz. Albo mijam park, albo plac zabaw i tam zostawiam kolejne rzeczy. Mam je jakoś wyobrażone, zwizualizowane, spersonalizowane i podrzucam je po drodze. Potem wracając do szkoły kolejnego dnia, czy tam 2 dni później, mogę sobie te rzeczy zbierać. Jeżeli będę mijał jakieś miejsce i rozpoznam je, że to jest miejsce, które, bo mój mózg zawsze mi podpowie, że coś jest. Nawet jak czegoś coś nie jest do końca zapamiętane albo już uleciało, to podpowie mi, że coś było. A być może po chwili podpowie też, co to było konkretnie. Więc przynajmniej będę wiedział, ile tych słówek było i co ewentualnie przegapiłem. Będę mógł sobie zerknąć do książki i zobaczyć, gdzie które słówko z kolejności było pominięte. Więc to jest pałac pamięci. Jak myślicie, jakie rzeczy jeszcze można zapamiętywać poza słówkami, przemowami, tą metodą? Zapachy to genialny pomysł. W ogóle Ola, chyba gadaliśmy o tym kiedyś, że w ogóle zmysły to genialna sprawa. Więc na przykład, jeżeli chcielibyście w czasie zajęć albo już będąc trochę zmęczeni skorzystać z tej metody pamięci, wtedy możecie sobie wyobrazić swój pokój i wziąć kartkę papieru i na tej kartce papieru te rzeczy po prostu palcami sobie chodzić. Wtedy nie tylko w głowie się poruszacie, ale też wykonujecie faktycznie jakiś fizyczny ruch, wasze ciało coś robi. Bo nie zawsze faktycznie jesteście w tym pokoju, żeby sobie te rzeczy poukładać fizycznie. Jeżeli jesteście w pokoju, możecie sobie wyobrażać kolejne słówka, tak jak tą degrengoladę, która z was mi podrzuciła, i sobie mogę je układać w konkretnych miejscach. Jeżeli nie mogę wstać i robić tego fizycznie, a czuję potrzebę jakoś dodania sobie dodatkowych wrażeń, mogę sobie wyobrażać zapachy, smaki i dźwięki, mogę sobie dodać ruch, na przykład poruszając się na kartce papieru. Martyna podpowiada rysunki. Rysunki faktycznie są genialne, dlatego ja uwielbiam mapy myśli. I a propos rysunków, przeskakujemy do kolejnego filmiku. Przeskakujemy do kolejnego filmiku i to będzie ten filmik. Więc dotykanie jest genialne, tak, materiałów. Więc kolejna rzecz to już na etapie zapamiętywania. Możemy się pobawić w taką rzecz. Jest to połączenie właśnie mnemotechnik i notowania, gdzie już na etapie notowania zastanawiamy się, jakie to słówko, co ono tak naprawdę znaczy, nad jego znaczeniem i jak to znaczenie oddać w tym, jak to słówko wygląda. Teraz pokażę Wam fajny mały klip. Który zilustruje wszystko. Możecie nawet nie znać tych wszystkich słówek. Niektóre z nich właśnie poznajecie. Niektóre z nich być może ich nie znacie. Ale w ten sposób właśnie po raz pierwszy się ich uczycie. Dobra. Ja robię pauzę i przeskakuję sobie. Zapraszam Was na stronę Brytyjski Wawer, gdzie wrzucę Wam linki do tego filmiku, żebyście sobie mogli zobaczyć cały, bo jest naprawdę fantastyczny. I w ogóle, słuchajcie, tutaj te mnemotechniki nie tylko zahaczają o notowanie, ale wręcz zahaczają o jakiś tam rodzaj sztuki. Pan, który stworzył te filmiki,
nazywa się, nazwisko ma Li i tworzy tego rodzaju rzeczy. Aczkolwiek my mamy takiego swojego własnego polskiego artystę, który robi podobne rzeczy. Robił, niestety już nie żyje, Stanisław Droszcz. I ten rodzaj sztuki nazywa się poezją konkretną, sztuką konkretną. Więc jak widzicie, temat mnemotechnik, zaczęliśmy od tego, że jest to śmieszne, zabawne, przypomina wam pewnie kreskówki i wygłupy, niepoważne reklamy w telewizji, poważnych lub niepoważnych produktów. Ale zobaczcie, dotarliśmy już w tej chwili pod koniec naszego webinaru do ważnych rzeczy, czyli do sztuki. Tu jest napisane między słowami, miejsce to jest do zobaczenia w Mocaku w Krakowie. Więc można sobie wejść do środka i zrobić sobie zdjęcie. I faktycznie jest się między słowami. Więc zachęcam was do takiej zabawy na... Zaczynamy od wyobrażeń poprzez notowanie tych słówek w jakiś taki sposób, który oddaje ich znaczenie, co było na filmiku. Poprzez wręcz, zobaczcie tutaj, coś takiego fizycznego, czyli faktycznie jest pokój, do którego można wejść i faktycznie człowiek się znajduje między słowami tutaj. W ogóle poezja to jest fantastyczna sprawa, bo przypominam wam, że my posługujemy się pismem i na pismo zwracamy największą uwagę, ale tak naprawdę język to jest dźwięk, więc a pismo nie było dostępne tak bardzo wcale długo w naszej historii. Naszej cywilizacji, więc pamiętajcie, że właśnie potrzeba zapamiętywania była przeogromna przez wieki, więc cała tak naprawdę wszystkie środki stylistyczne, poetyckie, to jest tak naprawdę jeden wielki zbiór technik zapamiętywania. Rymy, przecież rymy ułatwiają zapamiętywanie, po to były tak naprawdę. Aliteracja w tradycji poezji anglojęzycznej. Czyli nagromadzenie tego samego dźwięku, czy tam zaczynanie kolejnych słów, czy kolejnych wersów od tego samego dźwięku. Jakieś inne środki stylistyczne wam przychodzą do głowy, dzięki którym zapamiętujecie lepiej? Sprawdzam, czy jeszcze nie śpicie. Super. Epitety są genialne. Dokładnie, zobaczcie. Zaczęliśmy webinar od zabawy w wymyślanie śmiesznych przymiotników, a jesteśmy teraz super poważnymi humanistami, którzy mówią o epitetach. Więc generalnie poważna sprawa, prawda? A zarazem zabawa. Pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. To jest po francusku, bo chciałem wyskoczyć trochę z języka polskiego i angielskiego. Tak zwane kaligramy. Od razu macie link. Więc układanie słówek, układanie wierszy całych treści, tak żeby, no właśnie, oddawały znaczenie. Czyli można robić to na poziomie słowa, można robić to na poziomie całego wiersza, czy tam całego fragmentu. Więc jeżeli potrzebujecie się nauczyć czegoś, zastanawiacie się, jaki jest faktycznie wasz temat, jaki jest wasz temat i po prostu sobie nadajecie temu kształt. Czyli ta metoda wizualizacji działa nie tylko, nie musi działać tylko w waszej głowie, ale także na wielu poziomach. Gdzieś na kartce, gdzieś sobie to wyobrażacie, ten kształt się gdzieś pojawia. Bardzo ważna jest personalizacja, dodawanie jakichś emocji do tego wszystkiego, więc tym chciałbym zakończyć. I teraz ja postanowiłem sobie, że skończę na czas, więc właśnie kończę. I pytanie do was brzmi, która z technik zapamiętywania podobała wam się najbardziej i którą przetestujecie zaraz jutro? Zaraz może jeszcze dzisiaj, ktoś może mieć jeszcze jakąś pracę. Moi uczniowie, obawiam się, że dzisiaj zadawałem pracę domową, więc moi uczniowie mają materiał do praktykowania. Agnieszka lubi te obrazy, czyli kaligramy. Te rzeczy są opisywane w przeróżny sposób. Ja sobie wybrałem takie rzeczy, które uwielbiam poezję, więc sobie wybrałem rzeczy, które zahaczały jakoś o poezję, dlatego kaligramy. Mhm.
minutę. Jakie rzeczy, o których nie powiedziałem, a które wyznacie, bo o wielu nie powiedziałem, nie chciałem was zarzucić tutaj w tym krótkim czasie, a które uważacie, że powinieneś jednak tutaj się pojawić. Bardzo was proszę. Jakieś wasze własne pomysły, własne mnemotechniki, własne sposoby na zapamiętywanie. Już teraz nie pytam, co robicie, a nie co powinno, co powinniście robić, a nie do końca robicie, tylko faktycznie jakieś super fajne sztuczki. Jeżeli ktoś ma jeszcze do coś, czym chciałby się podzielić, to zapraszam. Daję wam szansę. Agnieszka, genialnie, dokładnie. Zapamiętywanie przymyci, dokładnie. Gorzej, jak to wszystko zostanie na następny tydzień. Dobra, ja wam tymczasem tutaj wpisuję już linka. Na innych miejscach, tak. Bardzo was proszę o sprawdzenie tego linka. To, co powinniście zobaczyć, stworzyłem właśnie takie coś. No i to na razie jest biała, niebieska tak naprawdę tablica. I tam każdy bez potrzeby logowania się może wrzucić jakieś swoje pliki albo jakiś swój komentarz. I bardzo was proszę teraz, jako waszą własną pracę domową i sposób na kontakt, aby wrzucić tam, jeżeli ktoś z was przetestuje którąkolwiek z tych technik i chciałby się podzielić albo zdjęciem, albo komentarzem, to zapraszam, żeby wrzucać to tam. To będzie takie jedno miejsce, do którego wszyscy dotrzą bez problemu. Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy wam ten link też działa? Bo mi działa, ale potrzebuję, żeby mi ktoś to sprawdził. Działa super. Na razie jest puściutki, ale zapraszam was do wypełnienia go. Również dziękuję. Super. No i tak naprawdę tyle. Słuchajcie, dawajcie mi znać, jak wam idzie. Co wam działa, co wam nie działa. Uczniów British School of Aver i naszych i swoich własnych uczniów szczególnie jakby zapraszam do korzystania z tego na naszych zajęciach. Będę wam o tych technikach przypominał, niektóre z nich już znacie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Ja jeszcze chwilę siedzę, jakby ktoś miał jakiekolwiek jeszcze pytania. Zostaje 5 minutek, gdyby ktoś mnie potrzebował, ale wam już bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Dzięki. Widzę, że już na padlecie działacie. Ja w międzyczasie zmienię tam tytuł. Dzięki. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Widzę, że piszecie mi troszeczkę tutaj, troszkę na tablecie. Mam nadzieję, że wykorzystacie. Bardzo na to liczę.
I tak naprawdę na tym mi super, super zależy. Mariola, witaj na czacie. Bardzo było mi miło. Zaglądam w międzyczasie na tą stronkę, na tego linka, co tam piszecie. Jeżeli ktoś robił jakieś mapy myślowe, notatki, to też zapraszam do podzielenia się. Pamiętajcie, że ja uwielbiam mapy myśli i z chęcią zobaczę każdą ich ilość. Widzę, że już. Agnieszka. Jak zapamiętać informacje o jednej rzeczy, na przykład Hawaj, o nich? W sensie jakieś. Agnieszko, pytasz o to, jeżeli masz Hawaje i chcesz zapamiętać jakieś dane, na przykład, no nie wiem, tam populacje, nazwy konkretnych wysp, o to pytasz. Wiesz co? Przetestuj sobie różne techniki i sprawdź, która pasuje do Ciebie najlepiej. To, co ja bym zrobił, to pewnie bym sobie te Hawaje zabrał na podwórko. Ja pamiętam z dzieciństwa podwórko. Pewnie fiszki super pomysł, tylko mówimy tu o mnemotechnikach. Fiszki działają świetnie, ja je uwielbiam, ale zastanawiam się nad mnemotechnikami, które pokazałem. Więc ja pewnie bym wyobraził sobie podwórko, już od razu o tym myślę, podwórko z mojego dzieciństwa. I na tym podwórku bym sobie, bo tam mam dużo miejsca w głowie, na tym podwórku, to jest duża przestrzeń, i tam sobie te wyspy jakoś tam gdzieś umieścił konkretne i konkretne fakty. Więc wszystkie nazwy własne bym sobie przerobił metodą skojarzeń przerobiłbym sobie na jakieś rzeczy, które znam i sobie je połączył, a następnie je porozmieszczał dookoła. Daty bym sobie przerobił. Jest jeszcze dokładnie, Ola, super pomysł. Więc daty, jeżeli mam jakieś dane liczbowe, jest taka metoda zapamiętywania dat, liczby, nie? Gdzie przyporządkowujemy każdej cyfrze jakąś literę. Więc na przykład jedynka to jest T albo D. Dźwięczne i bezdźwięczne są tym samym. Więc jeżeli potrzebujemy zapamiętać na przykład wysokość jakiegoś wulkanu albo jakąś datę związaną z historią, więc wtedy zamieniamy sobie to na słowo. Więc na przykład 1410, data, którą może znacie. Dałoby się przerobić, zastępując cyfry literami, byłoby to T, E, czwórka to dla mnie jest R, jedynka to jest dla mnie znowu T i zero to dla mnie jest S albo Z. Więc mamy tor i mamy na przykład TS, mogę zamienić to na DS, więc mamy TOR i DOS. DOS, czyli system operacyjny, który ja pamiętam ze swojego pierwszego kontaktu z komputerami. Zapamiętam sobie właśnie w ten sposób tą datę. Więc zapamiętuj sobie, co się wtedy wydarzyło. Pewna dosyć istotna bitwa. I sobie wyobrażam, że ona się działa na torach kolejowych. A bitwa, po jedną ze stron w bitwie był właśnie Microsoft i walczyli za pomocą systemu operacyjnego DOS. Więc ja sobie tworzę jakiś taki absurdalny obraz i dzięki temu sobie łączę. Więc na przykład zamieniając liczby, zamieniłbym sobie też na obrazy w ten sposób, na słowa, a później na obrazy i dzięki temu mógłbym sobie je przyczepić też. Ja myślę, że to faktycznie wydaje się być
trzeba faktycznie więcej pracy w to włożyć, bo trzeba zamiast po prostu powtórzyć sobie paręnaście razy, to trzeba faktycznie sobie siąść i zwizualizować te rzeczy, zastanowić się, co mi się z czym kojarzy, ale jest wtedy, gdy pamiętał, bo faktycznie połączenia, chodzi o połączenia w mózgu, prawda? Więc faktycznie połączeń zrobiło się bardzo dużo nagle. Super, dzięki Agnieszka. To bym zrobił ja. To jest jedna z rzeczy, które ja bym zrobił. Dobra. Dziękuję, Ola. Bardzo miło. Dzięki, że byłaś. Possessive, persistent, chyba miałeś na myśli stubborn. Jak one ci brzmią, Marcin? Dobra, zacznijmy od końca. Stubborn. Jak to ci brzmi w ogóle? Jest jakieś polskie słowo, czy w jakimś innym języku, które znasz, które ci brzmi podobnie jak stubborn? Mogło być nic kompletnie. Na przykład staw. Możesz sobie to rozdzielić na dwa. Stubborn. Burn to może być na przykład, brzmi mi podobnie do Borna, czyli takiego bohatera filmów akcji, które ja uwielbiam, takiego pana, może go kojarzysz. I ja sobie zapamiętuję tego Borna, który biegnie albo płynie przez staw bardzo, bardzo uparcie. Więc nie poddaje się. No tam nie wiem, co w tym stawie może być. Głęboko jest, no po prostu wodorosty. No jest straszna robota z przepłynięciem przez ten staw. Ja od razu sobie przypominam, żeby sobie to spersonalizować, przypomnę sobie staw, który ja znam, czyli staw, który na przykład ja mijałem całe dzieciństwo jadąc do babci. Więc ten staw ja sobie wyobrażam i tego Borna, który tam nie. Nie przejmujesz się tym w ogóle, nie przejmujesz się w ogóle tym, że te słowa nie brzmią dokładnie tak samo. Twój mózg ci podpowie. Masz taką autokorektę, takiego spellchecka w mózgu, który ci podpowie, o co chodziło. Ważne, żeby jakieś połączenia się nawiązały. I teraz ja połączę sobie znaczenie uparty z dźwiękami i dzięki temu w jaki sposób to zapamiętałem. Kolejne słówko, tam było chyba persistent, podobne znaczenie. Troszeczkę bardziej tutaj pozytywne. Stubborn nie zawsze brzmi tak bardzo pozytywnie. Persistent, nie wiem, perspirant, antyperspirant może, perskidywan może, fajna sprawa, pers. Persistent, może persil proszek do prania, znowu robię reklamę. Wiesz, szukasz takich słów, które ci jakoś podpasowują. Dzielisz sobie na kawałki, nie musi być idealnie i następnie tworzysz połączenie. Mogę sobie wyobrazić tego sprzedawcę perskich dywanów, który tak niesamowicie uparcie mi zachwala te dywany. Straight. Aha. Za chwilę Ewa, dobra. I który mi sprzedaje, próbuje sprzedać ten dywan i dywan jest taki w tym... niesamowicie uparty, ale nie wiem, co sobie radzi, więc ja jestem pod wrażeniem, kupię pewnie w końcu ten dywan, prawda? I w jaki sposób mam kawałek, sylaba po sylabie, fragmentami połączone to. Straight. Ewa, pewnie chodzi ci o to, że znaczenie słówka straight, w sensie, że do przodu i tam turn left, turn right. Dzięki Marcin, fajnie, że byłeś. Włosy, okej. Okay. Straight. Zastanów się, czy coś ci to przypomina w ogóle po polsku, czy jakieś słówko jest, które brzmi podobnie. Straight, syty, straight, z tej strony, straight,
Rey Mikołaj Rey to na przykład ani nie pomoże, bo ona nie będzie go kojarzyła. Z tej strony morza musimy znaleźć jakieś połączenia. Jest taka linia zapachów dla facetów, więc jeżeli macie w domu, to możesz jej to popsikać, więc zapamięta pewnie zna nazwę. Jeżeli nie, straight, proste włosy. Na przykład może sobie wyobrazić, że z jednej strony ma kręcone włosy, z tej strony ma kręcone, a z tej strony ma proste. I sobie może wyobrazić, że połowę głowy może sobie narysować, że połowę głowy ma takie włosy, a z drugą połowę ma taką. Śmieszny obrazek, fajny do narysowania. Jakiś podobny dźwięk, który Ania na pewno będzie znała, jest. I możesz śmiesznie się z nią bawić, bo to ry musicie dodać, więc tam ry sobie będziecie dodawać do tego słówka i myślę, że jest do zapamiętania. Trzeba zawsze pokombinować i koniecznie ją zapytać, jak jej to brzmi. To jest skojarzenie. Faustyna, tak, Quizlet jest genialną apką, mega polecam. Agnieszka, powiedz, o jaki test pytałaś. Potrzebujesz się szybko nauczyć. Test jest dzisiaj. Tak, to pewnie jest do zrobienia, zależy ile masz czasu, ale z czego jest ten test? Bo to bardzo zależy, czego chcesz się nauczyć. Nie wiem, czy mnie widać, nie wiem, czy mnie słychać. Wyrzuciło mnie, ale tak jak mówiłem, bez paniki, bo ja będę zawsze wracał. Jeżeli Agnieszko jeszcze wciąż tu jesteś, to odpowiadając na Twoje pytanie, no mu zależy, czego chcesz się nauczyć. Jeżeli są to daty, to metoda zamieniania liczby na słowa, a słów wizualizowanie słów. Metoda Pałacu Pamięci jest genialna, bo na test na pewno masz konkretne zagadnienia, które masz do zapamiętania. Więc możesz sobie po kolei, temat po temacie, rozdział po rozdziale, akapit po akapicie porozkładać po kolei. Wiecie co, wyrzuca mnie bardzo uparcie stąd, więc ja pójdę za tą wskazówką i po prostu zmieję się spać. Już bardzo, bardzo Wam dziękuję.